Otóż, jak Państwo wiedzą, no teraz odbywają się gwałtowne poszukiwania prezesa. To jest największy problem grudziąckich solanek. Tutaj oczywiście nie ma żadnych pieniędzy tak naprawdę na jakikolwiek pomysł z tym związany, ale ja się nie dziwię również temu, dlaczego nie ma chętnych do bycia prezesem, ponieważ uważam, że każda osoba, która by się zgłosiła dzisiaj do tego konkursu, no, byłaby od razu osobą nieodpowiedzialną. No ponieważ jeżeli szukamy prezesa, no to szukamy kogoś, kto przedstawi nam najlepszą koncepcję na realizację tego, czego po nim oczekujemy. A czego właśnie oczekujemy? Otóż w tym budżecie na pewno nie znajdą Państwo odpowiedzi na to pytanie i nie znajdziecie jej nigdzie, bo my do dziś nie wiemy, czy my szukamy menadżera, który potrafi z tych solanek zrobić w ciągu kilku lat potężne przedsięwzięcie uzdrowiskowe, które zmieni charakter tego miasta, czy my szukamy w tym konkursie kierownika klubu fitness. Tego nikt nie wie. No i jak można się do takiego konkursu zgłosić? No bo przecież ten ewentualny kandydat powinien się najpierw zgłosić do tego, który konkurs ogłosił, dostać od niego papiery, czego się od niego wymaga i dopiero wtedy przedstawić jakąkolwiek koncepcję. No to, że czegoś takiego nie można dzisiaj przygotować, to o tym świadczy też ten budżet, gdzie no nie ma ani B, ani B, ani złotówki na temat tego, co z tymi solankami należałoby zrobić. Także no, nie dziwię się i myślę, że każdy, kto się tego prezesowania podejmie, no, jakby na starcie będzie skazany na niepowodzenie, ponieważ okaże się niepoważny.